Moja mama była strasznie załamana. Jak ja szedłem do seminarium, bo ona część studiów, większość studiów spędziła we Francji. W okresie rewolucji tej kulturalnej, 68 rok. I tam pozycja społeczna księdza jest no dosłownie na granicy pani sprzątającej albo niżej. I mówiła, Boże, mój syn całe życie żebrakiem. Bo tam księża rzeczywiście są bardzo ubodzy. Bo ona miała ambicje, żebym został prawnikiem albo lekarzem. Ja zresztą też chciałem. Ale znowu z moim wzrokiem lekarz, chirurg Jan Kaczkowski z minus 16, sorry. Ewentualnie mógłbym zostać dermatologiem, co mnie niespecjalnie kręciło. Sędzia, który się myli czytając wyrok, albo przepisy mu się przed oczami skaczą. Ja mówię, tak mamo, żebrakiem, ale ekskluzywnym. Bo w kościele, a nie przed.